Minecraft Hardcore, świat, na którym muszę zrobić rzeczy, które mało jaki gracz zdołał wykonać w Minecrafcie. W tym filmie za cel obrałem zbudowanie dwóch najwydajniejszych ekspiarek. Ekspiarkę złota na dachu Netheru oraz ekspiarkę Endermanów, która zapewni mi naprawdę szybkie zdobywanie expa. Zdobyłem w tym filmie również elytrę, co oznacza strasznie wielki progres. Nie zamierzam się teraz zatrzymywać i idę po to jak burza. Piszcie w komentarzach, jakie projekty mam wykonać, bo jednymi z tych projektów będzie wysuszenie całego Ocean Monumentu, zdobycie minimum 1000 levela expa oraz bardziej przyszłościowo najgrubszy projekt w moim życiu, czyli zbudowanie całego Netherite Beaconu. Ten odcinek jest takim startem większego rozwoju w tej serii, więc możecie wyczekiwać, bo mam sporo do zrobienia. Przy okazji możecie zostawić subskrypcję pod moim kanałem, wbiliśmy już tą piękną liczbę 300 tysięcy subskrypcji, czas po 350 tysięcy. Nic was ta subskrypcja nie kosztuje, a mi tylko pomoże rozwijać się dalej. No dobra, przepraszam za tak długi wstęp, zapraszam was widzowie do oglądania. Hejka widzowie, witam was na świecie. Od tego filmu, jak mówiłem, zaczynamy coś grubszego, narzucamy większe tempo mojej rozgrywce. Teraz idziemy po elytrę, ale najpierw muszę znaleźć NCT, więc zbiorę sobie teraz bloki i budujemy się na drugą stronę. Biegam tu dookoła i nic na razie nie widzę, ale nie poddajemy się i biegniemy dalej. O, jest NCT. Aha, to NCT nie ma statku i jest najmniejszym NCT, jakie widziałem. No dobra, biegniemy dalej. Jest NCT! I ma statek tym razem, POG! To już jest potężny NCT, dobra, możemy wyruszać tam po elytrę. Jesteśmy już u góry, teraz tylko zabiję tego Shulkera i zbieramy cały ten loot. No, loot w tej skrzyni jest całkiem fatalny, muszę przyznać widzowie, jak na NCT. Szczerze jestem bardzo zawiedziony, ale no dobra, moim głównym celem było zdobycie elytry, więc teraz ją zbieramy i bierzemy resztę skrzynek z NCT i się zmywamy. No nie wiem, siwy dym, umrę tu zaraz. Kolejny Shulker leży, teraz lecimy po elytrę. Właśnie, jeszcze głowę smoka zbiorę do kolekcji moich artefaktów. Wlecieliśmy do End City, teraz musimy pokonać Shulkery i wchodzimy do góry. O kurczę, mam tu lekkie problemy. O Boże, ale te skrzynie w End City są fatalne, widzowie. Kolejna skrzynia beznadziejna, że chociaż mending na spodniach, ale to i tak giga słabo. Zbieramy Ender Chesta i zmywam się stąd. O, dobra widzowie, mamy portal powrotny do Strongholda. Ogólnie widzowie, to na wstępie chciałbym was bardzo przeprosić za mojego faila. Ogólnie to nagrywam to następnego dnia od wczorajszej wyprawy po elytrę i nagrywałem teraz 30 minut drogi do najbliższego Strongholda. Dotarłem do niego, po czym okazuje się, że nie odpaliłem nagrywania. Za co was bardzo przepraszam, ale na szczęście nie ominęło was co najlepsze, bo najlepsze dopiero przed nami. Właśnie, jeszcze zdobyłem takie książki. Nie są one zbyt dobre, ale jest Fire Aspect, chociaż on na pewno się przyda i to bardzo. Dobra widzowie, wracamy do naszej wioski. Ogólnie to widzowie, do zbudowania ekspiarki Endermanów będziemy potrzebować następujących rzeczy. Są to 1414 bloków budowlanych, 123 dywany, 64 drabinki, 9 hopperów, 128 liści, 8 trapdorów, 2 skrzynki, 1 krata, 1 name tag, 1 minecart, 1 tory, 16 pereł, 1 wiadro wody, 1 wiadro lawy i 64 bloki dodatkowe. Przy okazji możemy pozbierać sobie widzowie tutaj żelazo na hopery i tory, bo nie wiem czy mam żelazo w domu, więc zaraz się o tym przekonamy, ale i tak je zbiorę. Dobra, myślę, że tyle żelaza nam starczy, wracamy do domu. Jesteśmy już przy domku i idziemy od razu w spanko i zabieramy się do zbierania itemku. Teraz idziemy wykopać sporo drewna, bo jest nam ono potrzebne do zrobienia ponad 64 drabinek, co jest całkiem sporo, jak się może wydawać. 8 trapdorów, no i jeszcze do skrzynek. No do skrzynek, bo jeszcze też do hopperów potrzeba skrzynki, więc trzeba nam jeszcze tego więcej. Skrzynki zrobione, teraz przerabiamy je na hoppery. Dobra, hoppery mamy odhaczone z naszej listy, czas robić następne przedmioty. No to kraty też mamy odhaczone. Przy okazji teraz połączymy sobie elytrę na Unbreaking 3, żeby ta elytra zbyt szybko nam nie padła i to nam naprawdę się przyda. Elytra musi być jak najbardziej wytrzymała. Trapdory już gotowe, teraz wagonik i tory. Jak się robi o tory? O Boże, co ja odwaliłem! Gram w tę grę tyle lat, widzowie, i tak łatwo pomyliłem crafting torów, Boże, ale wstyd! No dobra, wagonik i tory odhaczone, lecimy zdobywać więcej przedmiotów.
Mamy już większość drabinek, a jako, że wynosimy z tej wioski już za niedługo, to możemy wykopać drewno z tych domków, bo i tak nic z nich nie zostanie zbytnio. I tak już nikt tam nie mieszka, bo villagerzy zaginęli. No i cyk, drabinki odhaczone, możemy zdobywać dalej przedmioty. Dobra, teraz plan jest taki, aby obstrzyc owce i zdobyć liście, których potrzebujemy aż 2 staki, ale to powinno szybko zająć, bo liście naprawdę szybko się zdobyły. Liście zdobyte, idziemy je odłożyć, pyk, liście odhaczone i lecimy dalej. No dobra widzowie, stwierdziłem, że zamiast kopać zwykłych bloków kobla do ekspiarki i endermanów, stwierdziłem, że wykopię netherrack, bo pójdzie to sprawniej i szybciej, bo jak wiecie, na netherracku jak się kopie kill-offem szybszym, to jest tak zwany gigadrail, który niszczy te bloki automatycznie, a nie mam beaconu, żeby tak robić ze stone'em, więc zrobię to z netherrackiem, żeby przyspieszyć tempo. Okej, netherrack jest już też gotowy, czyli już mamy prawie wszystkie potrzebne przedmioty. W porządku, zbieraliśmy już wszystkie przedmioty, więc myślę, że możemy już wyruszać powoli w stronę endu. Dotarliśmy do portal roomu, sprawdzę czy wszystko mam i możemy wchodzić. Okej, widzowie, teraz wchodzimy do portalu. Ogólnie to widzowie, to już wiem jakiej rzeczy zapomniałem. Wziąłem name tag, ale go nie nazwałem i nie mam przy sobie kowadła, więc muszę wrócić do overworlda. No dobra, pozbieram jeszcze trochę pereł i wracamy. No unlucky. Jesteśmy znowu w drodze z strongholda. Jak dotrzemy, to zaczynamy robić pierwszą ekspiarkę. O, portalo! Aha! To niezły loot. Kolejne złote jabłko. O kurde! To było bliskie, żebym zginął teraz tu widzowie. Ten netherite'owy set mnie uratował. Bałem się z całkowitego waterka robić na dół. Tutaj jest najlepsze miejsce według mnie, żeby to zrobić. Wyciągamy lawę. Teraz wylewamy lawę tutaj, żeby spłynęła sobie tak do Y-ka zerowego. I czekamy aż spłynie i wtedy spuszczamy wodę, żeby z tego się kobel zrobił. Okej, lawa już na 100% spłynęła. I teraz spuszczamy. Dobra, bierzemy shulkera i schodzimy tam. Dobra, wybudowaliśmy się na minimum 128 bloków od wyspy głównej. Teraz możemy budować platformę i teraz robimy platformę 9x9. Teraz robimy miejsce na hopper, na skrzynki, przepraszam. Na hopper już i... Nie! No dobra, ta skrzynka nie przetrwa. O, zapomniałem, że na tej wersji tak się dzieje. Dobra, teraz stawiamy tak te hopery, żeby były one dobrze położone. Okej, teraz jest na pewno dobrze. Teraz wystawiamy dywaniki na to. No i teraz robimy taki myczek, że robimy blokami dookoła tego. Dookoła całej platformy zrobić po prostu daszek. Następnie kładziemy po 2 dywaniki. Dobra, dywaniki skończyliśmy, teraz czas budować tutaj. Dobra, teraz odłóżmy wszystko, bo jest nam potrzebny głównie netherrack. My tylko netherrack, więc odłożę wszystko, ten miecz też odłożę. Perły zostawię, jakby coś się zadziało, bo fajerwerek nie mam. Okej, tyle powinno starczyć, jazda, idziemy do góry. Dobra, niech ten kobyl na razie tu zostanie, a my budujemy teraz te filary. No i ostatni taki kwadracik do zbudowania i zaczniemy rozbudowywać już platformę, na której będą respić się Enderman. Rozbudowuję się teraz od jednej strony na 13 krat. No i teraz w każdą stronę po 13 bloków. Okej, i teraz musimy je połączyć. No dobra, kwadraty zrobione. Widzicie już, że to działa, bo jest tyle etków i się boję popatrzeć. Dobra. No i teraz trzeba wypełnić te wszystkie kwadraty. Dobra widzowie, skończyliśmy platformę, ale ledwo na jeża, bo źle chyba obliczyłem ilość tych bloków i musiałem użyć dodatkowych, albo po prostu wynikło tak, że wiele z misklikowałem i przez to nie starczyło mi, no i jeszcze idąc tu jeszcze się podsadzałem netherrackiem w overworldzie, żeby szybciej, o tam już mietki same z siebie spadają, fajnie. No dobra, teraz rozstawiamy te trapdory. Dobra, otwieramy je teraz. Teraz stawiamy kratę. Jeszcze na tym stawiamy dywan. Stawiamy teraz tutaj minecarta. I próbujemy dropnąć, znaczy tylko tory jednak. I próbujemy tutaj dropnąć endermite'a. Jest! Dobra, chodź.
Tak, mam cię! Dobra, możemy to skopać. Udało się zdobyć Endermite'a, widzowie. O kurde, teraz jak to otworzyć? Dobra, otworzyliśmy to? Dobra, o nie, te dywany tam pójdą. O Boże, jak blisko! W ogóle źle te hopery podłączyłem. A tak, spiarka działa mocno. O kurka, rurka. I czy... Widzowie? Czemu one się na liściach zrespiły? Dobra, muszę przejść na bezpiecznie. Dobra, wracamy. Ekspiarka działa, działa. Mamy perły, mamy. Dobra. Pierwszy punkt tego odcinka zaliczony. Oczywiście ja ją ulepszę, na pewno. Chodzi ulepszę designowo, bo ona już jest za dobra. Najpierw musimy się zająć teraz netherową ekspiarką. Wracamy sobie teraz do Overworlda. Najpierw w sumie możemy wykopać sobie trochę obsydianu, bo będzie nam obsydian potrzebny, żeby dostać się na dach netheru i żeby mieć drogę powrotną. A nie mam jak na razie materiału, żeby wybuchnąć bedrock. Jakbym został tam na zawsze, to byłoby już po serii, widzowie. Więc musimy sobie koniecznie ogarnąć ten obsydian na portal. I zaraz wam przedstawię, widzowie, co będziemy potrzebowali na tą ekspiarkę. Ogólnie to, widzowie, nie mamy zbytnio diamentów, a jako, że teraz chcę pozbierać jak najszybciej te itemy na ekspiarkę, to zrobię już po prostu milion żelaznych łopat i na tym będziemy musieli się trzymać. A zrobię po diamenty wyprawę już w następnym filmie. Zobaczmy, czy mam żelazo. Mam żelazo, bo żelazo też będzie nam potrzebne. Dlatego, że widzowie, teraz wam przedstawię, co będę potrzebował, żeby zbudować ekspiarkę pigmenów, złota ogólnie. Itemy, które potrzebujemy, to 2880 magma bloków, 541 szkła, 4 bloki budowlane, 12 skrzynek, 12 hopperów, 60 traptorów, 4 jajka żółwia, 9 dywanów i 128 bloków dodatkowych do budowania. No dobra, myślę, że możemy sobie zacząć, widzowie, od hopperów i skrzynek, bo mamy obok las. Jeszcze będziemy musieli się wybrać gdzieś, poszukać Olszynu, żeby zdobyć po prostu... by znaleźć żółwiki, żeby zdobyć jaja żółwia. I zaraz właśnie musimy pójść do tej ekspiarki, dawno tam nie byłem. 12 skrzynek. O, starczy nam żelaza, bardzo fajnie. Dobra, tyle już nam na pewno starczy, no nawet za dużo uzbierałem. Największy problem będzie, widzowie, z tą magną. Będziemy musieli znowu się wybrać do endu, żeby szalkery uzbierać. Skoczmy sobie pod trzcinę. Dawno nie byłem w tych rejonach. Pytanie, czy ja coś zostawiłem tutaj. O, i to sporo zostawiłem. Trzcinę już całą możemy zebrać, bo nie będę raczej tu kolekcjonował więcej. Zrobimy sobie w przyszłości automatyczną farmę tej trzciny. Dobra, lecimy do Strongholda. I oczywiście tą ekspiarkę, co będę budować, znowu będę brał od Shulker Crafta, więc możecie sobie obczaić, bo tam jest dokładnie pokazane, jak to się robi wszystko. O, widać, stąd już mam ekspiarkę. Nie jest ona za ładna, ale ulepszę ją. O, już działa, widać to, widzowie. Ale oddaję ekspiarka, widzowie. Muszę ją jeszcze zdesignować, to na pewno. Co je? No nie, no one się tu nadal respią. O, fajerwerki napadły. Dobra, to lecimy sobie na spokojnie, tam już dojdziemy pieszo. Muszę uważać też z tą elytrą, bo na hardkorze tak łatwo się zabić od prędkości tego. Jeszcze totem muszę sobie ogarnąć. No to jest też priorytet, dobra. Co jest? O, dobra, lecimy do End City. Idziemy pozabijać shulkery. Jeszcze tutaj mamy portal powrotu. Ała! O Jezu! Dobra, muszę bardzo uważać. Dobra, mamy już jednego shulker boxa, idziemy po więcej. Wypadł? Pięknie. Nie ma tu więcej? Nie, no mam tylko 3. Naprawdę? Kurka, rurka. Dobra, lecimy dalej, widzowie. Jest ten city, dobra. Nie. Nie dropnął. A to skubany. Ale ten dropnął, idziemy. Teraz idziemy sobie pozbierać więcej itemków, no i mending wyfarmić trzeba. Trzeba Fletchera ogarnąć, bo na Fletcherze najłatwiej emeraldy wydobyć. Patyki, jeszcze raz patyki. No idziemy szukać Fletchera. Ej, mam nadzieję, że tu jacyś villagerowie zostali. Nie, nie ma tu żadnego villagera. Jeden pamiętam, że do netheru uciekł, ale prawdopodobnie już nie żyje. Villagerze... Jesteś! Cześć!
PogChamp! Dobra, zamuruję cię tu. Nie wierzę, że on tu został. Ja myślałem, że on już dawno nie żył w lawie. Hejka! Dobra, co masz do zaoferowania? Nic ciekawego. Stój! Masz tu pracę, interesuj się nią. Kowal? Nie! Ty udajesz! O, dobrze. Co masz do zaoferowania? Protection. Trzeba cię zamurować. Nie! Nie! Co ja zrobiłem? O Boże. O Boże, jak on podrósł. Jest! 19. Dobra, stój tu, stój tu, stój. Idę handlować się z tym, z Fletcherem. Jak on zmieni, to ja się załamę, widzowie. Dziękuję ci bardzo. Jest! O mój Boże! Mamy elytrę. Ten hełm to już walić. Dobra, widzowie, możemy kontynuować plan. Idziemy teraz pozbierać itemki. Magma bloki zostawimy sobie na koniec. A właśnie, jeszcze musimy te shulker boxy stworzyć. Tworzymy shulker boxy. Te dwa będą na magma bloki. A tutaj schowamy itemy, które nam są potrzebne do tej ekspiarki. Dobra, widzowie, będziemy ogólnie farmić trzcinę i proch w drodze, bo nie starczy nam raczej fajerwerek. Lecimy w tą stronę, bo w tą jeszcze nie eksplorował. I liczę, że znajdziemy sobie tutaj jakiś ocean, bo nie pamiętam, żeby znalazł ocean gdzieś blisko. W ogóle tu też jest idealne miejsce do pokopania tego piachu, więc zaraz to zrobi. No tutaj też powinny być drzwiki ogólnie. Jest! Jeden, dwa! Jeszcze tam kolejne! Trzy! Dobra, pogę! Oho, dobra, będzie jajko. Są jajka! Cześć, żółwiku! Co?! Nie! Jak się zdobywa jajka? Proszę, że nie silktaczem. Ale strollowałem, widzowie. No dobra, no to muszę zrobić teraz fajerwerki znowu za te dwa gunpowderu. O kurde, chwila, to tak się robiło. Muszę teraz silktacz ogarnąć, niech będzie na żelaznym kill-offie już. No odwaliłem fejla, nie wiedziałem, że to silktaczem się zdobywa. Jest! Dobra, mamy silktacz ponownie i coś możemy teraz zacząć działać. O! Nie widziałem tego creepera. Co jest? Aha! Już wiem, gdzie są wszystkie wieśniaki, widzowie. A tak bym zaoszczędził. Jezu, ten golem jest strapowany. Dobra, gdzieś mam te owce. Wychodź, golemie. Tu też otworzę. Niech żyją ze swoim światem. No dobra, to lecimy z powrotem do żółwi. Docieramy na miejsce powoli, gdzie mieliśmy te pierwsze żółwie. To są trzy? Trzy! Jest! Idealnie. Dobra, poszczęściło się, że ten żółwik tyle złożył akurat. Zapomniałem, widzowie, że ja mam ten piach jeszcze do zebrania. No dobra, jeden shulker został na piach. Efficiency 4 i to... Tyle piachu powinno nam starczyć i to na chillku. Wracamy teraz do domku i będziemy kopać magmę. Wezmę sobie piach i musimy teraz poprzepalać cały piach, co będzie dosyć sporym wyzwaniem. A przy okazji schowam już sobie obsydian tutaj, bo jest mi potrzebne, żeby portal odpalić. No dobra, w tym czasie jak to się przepala, idziemy kopać magmę. Tam jest magma, musimy tam zejść. Zebrałem tylko jeden shulker, nie jestem zbyt mądry, bo na to potrzeba minimum więcej miejsca niż na cały shulker. O kurczę, mi na kill-offie nie starczy użyć, tego nie przemyślałem. Ile tej magmy jest w ogóle, to oddaje takie jedno złoże. Ogólnie widzowie, sporo tego trzeba nazbierać, bo to aż jeden shulker ma 27 bloków do zmieszczenia, 27 staków mam na myśli, a ja wziąłem tylko jeden, a potrzeba aż 45 tak, więc no dosyć sporo. Nie, nie, głupia lawa. O Boże, ale się wystraszyłem teraz. Dobra, zmywam się stąd. Dobra, wracamy, od razu idziemy spanko. Dobra, tu jest ten shulker. W tym momencie zapełniamy pierwszy shulker. I drugi jeszcze musimy zapełnić też bardzo dużo. Ale to już musimy więcej pokopać tego. No, to mamy łącznie 28 staków. I jeszcze mamy 45 łącznie do zdobycia. Teraz pójdziemy sobie zdobyć mending. Właśnie, jako że idziemy teraz drzewo kopać, żeby zdobyć ten mending na tym, na kill-offie. Naprawimy go sobie w endowej ekspiarce i zaczniemy znowu kopać magmę i później już tylko budowanie ekspiarki. Dobra, rozpoczynamy trading.
Dzięki i dzięki. Mamy na mending. Dobra, mamy mending. Siup. Dobra. No to lecimy teraz do Strongholda, żeby naprawić kill-off i będziemy znowu kopać magmę i wtedy zostaną nam już najprawdopodobniej, o ile się nie mylę, tylko trapdory do zrobienia i wtedy będziemy mogli już rozpocząć budować ekspiarkę, chociaż jeszcze przed tym w sumie pokolorowałbym sobie to szkło, na przykład na ten niebieski, bo jest tu pełno kwiatków, więc możemy sobie tutaj stopa zrobić i bo możemy zebrać te kwiatki i przy okazji może creepery się porespią, żebym miał na fajerwerki, bo mam ich strasznie mało. Będę potrzebował trochę sporo tych kwiatów, ale dobra. Dobra, tyle kwiatków mi chyba na razie starczy. O lol! Oj, perła mi się cykła! XD! Dobra, to idziemy sobie teraz mending zrobić. Dobra, od razu elytrę nakładam dla bezpieczeństwa. Okej, to było bardzo niebezpieczne. Fajnie to chodzi z tym mendingiem teraz. No dobra, możemy się zmywać. Dobra, poszliśmy w spanko, weźmiemy sobie shulker. No, jesteśmy bogaci w szkło. No dobra widzowie, teraz pójdziemy ogólnie kopać drzewo na trapdory, więc musimy więcej siekierek zrobić, bo ta nam już powoli pada. W sumie jedna nawet nam starczy chyba na 64 trapdory. A najpierw zużyjmy diaksową. O co jest? Starczyło na luzie tego drewna. Myślałem, że te trapdory o wiele więcej kosztują. Dobra, fajnie, mamy kolejną rzecz. Mamy jeden shulker, a potrzebujemy prawie dwa. No dobra, to do działania. Dobra, pierwsze co muszę znaleźć to wyjście stąd, bo zawsze się tu gubię. Dobra, cyknę sobie tu perełkę. Tutaj perła. O, znalazłem wyjście i to całkiem solidne. Może nawet jakaś forteca by się tu znalazła, kto wie. O, tu jest spore złoże magmy. Ciebie magmuś kopię. Dobra, to musimy tak zbierać. Okej, to złoże magmy już o wiele mniejsze niż w porównaniu do tamtych. O, no i a może jednak nie? Może jednak nie? A nie, jest jackpot, no to już... To już jest pokaźna sumka, ale też nie aż taka wielka. Uzbieraliśmy magma bloki, tak mi się wydaje, że już mamy wystarczająco. To się okaże podczas budowania. Teraz musimy wrócić do bazy, tylko nie pamiętam, którędy ja tu wleciałem. Tutaj gdzieś tam magmę kopałem i stąd miałem wylecieć do góry. Dotarliśmy do portalu. No dobra, teraz się upewnię, czy wszystko mam. Magma bloki mam, kło też mam, dywany są, są. Cztery bloki budowlane, no to jest ich multum. Wszystko mamy! Możemy lecieć już na dach netheru. Biom mamy od razu nether wastes, więc idziemy teraz tutaj do góry, obok portalu i musimy się wkopać na dach netheru. Oła! Okej, to mogło się skończyć tragicznie. O, jesteśmy na dachu netheru. To co? Przechodzimy do budowy ekspiarki. No dobra, no to rozpoczynam budowę już do góry. Buduje się dokładnie 64 bloki do góry. Jesteśmy 64 bloki do góry. Teraz na tej samej wysokości robimy platformę ze No i teraz robimy tutaj podwójne skrzynki. Ogólnie to widzowie, właśnie się zorientowałem, że robię to na kompletnie złym biomie, więc musimy to wszystko zebrać i zacząć budować to gdzie indziej na biomie Nether Wastes, więc musimy się przenieść niestety. O, jesteśmy na biomie Nether Wastes, więc tutaj musimy już się budować w górę. Znowu rozstawiamy te skrzynki. Dobra, to jest czas widzowie, żebyśmy się wrócili po mending chyba. Nie po mending, tylko po silk touch, więc musimy stworzyć portal do overworldu. Tutaj zostawiłem ten kill of silk toucha. Teraz gdzie ja zostawiłem papier? Tutaj. Dobra, skopujemy tego ender chesta, tylko najpierw nie wiem co zrobić. Dobra, i jako ten punkt nie mamy już zwykłego szkła, znaczy siankiem, no to kolejne dwa bloki w górę. Teraz wyciągamy trapdory. No dobra, teraz musimy tą wieżyczkę, co zbudowaliśmy, obudować trapdorami. Dobra, trapdorze, nie troluj. O! Teraz byłem najbliżej śmierci niż kiedykolwiek.
O Boże, i to jest właśnie problem elytrowy, widzę. No dobra, teraz ten blok sobie zamienimy na jajka żółwia. Pierwsze jajo żółwia. Drugie jajo żółwia. Trzecie jajo żółwia. I ostatnie jajo żółwia. Widzowie, teraz czyścimy sobie ekwipunek, bo zaczyna się część budowania z magmy. No to zaczynamy. Teraz musimy, widzowie, od każdej strony polecieć 12 magma bloków i robimy kwadraciki. Dobra, czas na kolejną część. Robimy trzy bloki do góry. No i robimy. Nie! 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 Nie mam strzał! Chyba żart. Jej! Dobra! O Boże! Czemu ja strzał ze sobą nie wziąłem? Gaz niszczy robotę. Dobra, mam dość. Musimy wrócić chociaż z jedną strzałą. Będzie trzeba jeszcze też, widzowie, zbudować autostradę z lodu, żebym ja nie musiał marnować tych fajerwerek, żeby wracać ciągle. Dobra, mamy porządną ilość fajerwerek, mamy tym razem strzałę i w końcu będziemy mogli pracować w normalnych warunkach, a nie, że będzie nam gaz przeszkadzał. No dobra, gaz zabity, możemy budować dalej, widzowie. No i mamy tą część skończoną, widzowie. Ładnie i szybko to idzie teraz. No, dobra, budujemy się. Jak to działa? Co jest? Ale to działa teraz jak stąd jesteśmy, patrzcie to, widzowie. No dobra, widzowie, to chyba skończyliśmy. Patrzcie jak oni sobie tam lecą. Jestem dumny z siebie, że to zrobiłem. Zrobiliśmy na tym filmie ponad 2 ekspiarki. Rozumiecie to, widzowie? Dobra, zlatujemy sobie już na dół. Będę sobie ekspił w międzyczasie. Dobra, widzowie, skończyliśmy. Jest farma złota? Jest. Jest farma endermanów? Jest. Tylko zostało je zdesignować i będą obie farmy gotowe, a myślę, że na tym filmie to już wszystko. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, gdzie już na pewno wyruszymy po coś na przykład takiego jak Wither. No dobra, no to pa pa!